Jan ze Skrołyki szedł tą samą drożyną leśną, którą przed kilku zaledwo godzinami wracał z kościoła wesoły i szczęśliwy wraz z Katarzyną i Klarą. Długo się naradzał z żoną i na koniec postanowili zaczekać z wysyłaniem córki do miasta oraz nie czynić żadnych innych kroków. Przede wszystkim musiał się Jan udać do posła parlamentarnego Karola Karlssona w Storwiku i spytać go, czy Lars Gunnarsson jest w prawie zabrać im grunt i dom. W całym obwodzie swarcjoeńskim nikt tak dobrze nie znał się na prawie i różnych rozporządzeniach, jak poseł do parlamentu ze Storwiku. Kto był na tyle mądry, że zasięgnął jego porady w sprawie podziału spadku, sprzedaży inwentaryzacji, aukcji czy spisania testamentu, mógł być pewnym, że wszystko będzie załatwione wedle prawa i sprawiedliwie i że nie będzie później pola do procesów i zatargów żadnych. Ale poseł był to człowiek surowy, nieubłagany, opreskliwy i z wyglądu onieśmielający. Głos jego był tak twardy, że Jan zadrżał na samą myśl, iż ma przed nim stanąć. Gdy mnie tylko zobaczy, przede wszystkim zbeszta mnie okropnie za to, że nie wziąłem od Eryka z Sfalli żadnego pisemnego potwierdzenia darowizny. Nieraz tak zbijał stropu i zatrważał ludzi, że nie mieli odwagi spytać go o poradę w nader ważnych sprawach i odchodzili z niczym. Jan ruszył z domu bardzo pośpiesznie, to też nie miał czasu zastanowić się nad tym, że ma stanąć do oczu przeraźnemu posłowi. Teraz dopiero, idąc przez lasy askadalarneńskie ku szczytom gór, doznawał takiego strachu, że drżał i wyrzucał sobie głupotę swoją. Powinien był zabrać Klarę Gullę. Wychodząc z domu, nie widział nigdzie dziewczyny. Pewnie pobiegła gdzieś do lasu, siadła na samotnym miejscu i płacze, by ulżyć smutkowi, jaki ją przejmuje. Zawsze kryła się w podobnych chwilach, nie chcąc nikogo widzieć na oczy. W tejże chwili, kiedy miał skręcać w wysokopienny bór, posłyszał od prawej strony wysoko ponad sobą jakiś śpiew i pochukiwanie radosne. Przystanął i nadstawił ucha. Na górze śpiewała jakaś kobieta. Ale dziwne. Głos ten wydał mu się znanym. Dobrze znanym a przecież nie mogło to mieć miejsca, pod żadnym warunkiem. Postanowił, zanim dalej pójdzie, dowiedzieć się, co to znaczy. Śpiew dolatał wyraźny, dźwięczny, radosny, ale drzewa nie pozwalały zobaczyć śpiewaczki. Jan zboczył z drogi i zaczął się przedzierać przez gęstwę poszycia lasu, by jej przeciąć drogę. Znajdowała się dalej, niż mniemał, przeto śpieszył naprzód raźno coraz to dalej, mając ją ciągle przed sobą. Szła ciągle w górę i czasem wydawało się Janowi, że znajduje się wprost ponad nim. Po pewnym czasie nie miał Jan żadnej wątpliwości. Śpiewaczka szła prosto na szczyt storcnipy. Szła niemal prostopadłą percią po skałach, najtrudniejszą z wszystkich dróg, ocienioną gęsto brzozami i wijącą się zygzakiem. Dlatego nie mógł jej dojrzeć ale mimo bardzo trudnej drogi szła szybko, jakby niesiona na skrzydłach i przez cały czas nie przestawała śpiewać. Jan chciał jej znowu zajść ukosem, ale przez zbytni rozmach zbił się ze ścieżki, dostał się w gęstwę i został znowu w tyle. Poza wszystkim, w miarę jak słuchał śpiewu, kładł mu się coraz to straszniejszy ciężar na piersi, także oddychał z trudnością i często musiał przystawać. Kroczył teraz całkiem powoli. Wlukuł się ledwo noga za nogą. Niełatwa to rzecz rozpoznać głos, a w lesie sprawa jest jeszcze o wiele trudniejsza, gdyż wszystko niemal szemrze tam, gwarzy i śpiewa do wtóru. Zaszedłszy już tak daleko, powiedział sobie, że musi zobaczyć tę dziewczynę, która w wielkim rozradowaniu płynie niejako na barkach, po stromym zboczu góry. Gdyż inaczej wątpliwości i pytania trapiłyby go do samego końca życia. Wiedział też na pewno, że się przekonać musi, gdy dojdzie do szczytu. Był on bowiem zupełnie łysy, pusty i tam nie mogło mu nic zasłonić widoku. Dawniej szczyt Strocnipy był porosły gęstym lasem, ale przed dwudziestu kilku laty szalał tam straszliwy ogień i od tego czasu świecił sam wierch góry szeroką łysiną widną z daleka. Dotarły tam wrzosy, krzaki borówczane i jałowce, pokrywając zwolna skały, ale dotąd nie stało ani jedno wyższe drzewo, mogące kryć widok. Od pożaru lasu otworzyła się stamtąd przepiękna panorama. Widać było wszystkie roztoki, położystą dolinę z jeziorem pośrodku i strome góry, stojące wokół na straży. Młodzież Askadalarneńska, dostawszy się z ciasnej doliny na ten szczyt, nie mogła się mimo woli oprzeć przypomnieniu owej góry, z wierzchołka której kusiciel ukazał Chrystusowi Panu cuda świata, by go nimi oczarować. Wyszedłszy z lasu na wolną przestrzeń, zobaczył Jan tuż przed sobą śpiewaczkę. Na najwyższej grani skalnej, tam skąd słał się najpiękniejszy widok, zbudowano z kamieni rodzaj estrady, a na ostatnim jej bloku stała Klara Fina Guleborga, w swej czerwonej sukience. Jasno odcinała się jej sylwetka od pobladłego firmamentu, a gdyby ktoś spojrzał z Rostok i lasów w górę, musiałby ją niewątpliwie zobaczyć. Patrzyła na krajobraz ścielący się milami wokół. Widziała nad brzegiem jeziora białe kościoły na wzgórzach, chuty o wysokich kominach, dworce pańskie zapadłe w ogrody i parki, dworki chłopskie, zagrody i obejścia wzdłuż lasów. Długie pasma łanów i pól uprawnych, wijące się drogi i znowu lasy, bez końca i kresu. Zrazu śpiewała jeszcze, potem umilkła i zatopiła się zupełnie w kontemplacji szerokiego świata, leżącego przed nią niby otwarty atlas. Na koniec wyciągnęła oba ramiona i zdawało się, że chce wszystko to, co było wokół, objąć uściskiem. Że chce przytulić do piersi cały ten wielki, potężny, uroczy świat, z którego wykluczoną była do tej pory. Późną dopiero nocą wrócił Jan do domu, a gdy się tu znalazł, nie mógł sobie jakoś niczego dobrze przypomnieć. Twierdził, że był u Karla Karlsona i że z nim rozmawiał, ale nie pamiętał ni słowa z tego, co mu poseł poradził. Nie ma celu czynić żadnych kroków. Powtarzał raz po raz i to była jedyna wiadomość, jaką Katarzyna zdołała zeń wydobyć. Stał pochylony i śmiertelne znużenie malowało się na jego twarzy, a kaftan nosił ślady zetknięcia z mchem i ziemią. Katarzyna spytała, czy upadł i potłukł się. Odpowiedział, że nie, tylko położył się na chwilę na ziemi, by spocząć. Spytała, czy się czuje chorym. Nie, 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 powiedział. Tylko zdaje mi się, że coś przestało iść, coś stanęło i już nie tętni. Ale nie chciał powiedzieć, co stanęło w chwili, gdy się przekonał, że córka jego chce iść w świat szeroki dla ratowania ojcowizny. Nie z miłości dla rodziców, ale dlatego, że tęskni do onego wielkiego, szerokiego świata.